Lotnisko Jorge Chavez w Limie. Policja aresztowała obywatela Meksyku, który próbował przemycić narkotyki. W bagażu miał alkohol i napoje zawierające kokainę. Ale pasażer twierdzi, że jest niewinny, a napoje kupił w sklepie. Wiedział pan, co przewozi? Nie. Kupiłem to piwo. Jestem w szoku. Ta pani mówiła, że wszyscy przemytnicy tak mówią, ale potem zaczynają zeznawać. Kupiłem te puszki w jednym sklepie. Tam je kupiłem. Jestem inżynierem cywilnym, mogę to udowodnić. Procedura aresztowania trwa, a zatrzymany pasażer coraz bardziej się denerwuje. Mógłbym dostać szklankę wody? Teraz? Proszę, jeśli to nie kłopot. Proszę zobaczyć, ile pojemników znaleźliśmy w pańskim bagażu. Testy należy przeprowadzić z największą starannością. Agenci muszą mieć pewność, że nic nie przeoczyli. Otworzyliśmy puszki z piwem i napojami. Wykonaliśmy test. Każda z puszek zawierała brązową ciecz. Przeprowadzimy test. Kolor niebieski oznacza, że to kokaina. W każdej puszce znajduje się kokaina. Płyny trzeba teraz przelać do szczelnej torby, by móc je zważyć. To nie było dużo pracy, ale musieliśmy uważać przy zamykaniu torby, bo ciecz łatwo jest rozlać. Całkowita masa kokainy, prawie 9 kg. 8 kg 968 gramów kokainy. Słyszał pan? 8,968. Agenci rejestrują ilość narkotyków, a prokurator próbuje namówić aresztowanego do współpracy. W ten sposób mógłby zredukować karę. Wydaje się, że pasażer wreszcie zaczyna pojmować powagę sytuacji. Są takie momenty, kiedy człowiek zastanawia się, ile warta jest wolność. Czego było mi trzeba? W co się wplątałem? To rezultat złych decyzji. Aresztowany przyznał się i współpracował z policją. Przekazał nam informacje. Będę tęsknił za mamą. Ma pan dzieci? Nie. Będę tęsknił za dziadkami. Będę tęsknił za swoim życiem. Los pasażera zależy teraz od peruwiańskiego wymiaru sprawiedliwości. Nie potrzebowałem pieniędzy. Nie potrzebowałem ich. To była przysługa. Chce mi się krzyczeć. Za próbę przemytu prawie 9 kg kokainy grozi mu do 15 lat więzienia.